Paweł? Tak. Jesteśmy właśnie w przerwie próby generalnej nowego spektaklu w teatrze Galeria Teatr Duda Kozera Radzymińska 53. Tak. Powiedz mi, co to za spektakl i kogo ty w nim grasz? Ja gram głównego aktora tego teatru, Szaszkina, który gra Otello podczas premiery. A spektakl, w moim mniemaniu, jest o samotności ludzkiej. Ale ja to tak odbieram. A powiedz mi, jak ty trafiłeś tutaj do tego wspaniałego miejsca? Przez reżyserkę Żannę Gierasimową, która zwróciła mnie do innego dzieła swojego. I podczas prób jakby przymierzania się wspomniała o Czechowie, żeby chciała mnie widzieć w tym. I zapoznała mnie z Gosią Dudą Kozerą, i za co jestem bardzo wdzięczny. I teraz tworzymy właśnie, nasłuchuję, czy nie moja kolej wejść na scenę. To powiedz mi, jeśli pamiętasz swoje pierwsze uczucie, kiedy tutaj wszedłeś w tą przestrzeń? No ja jestem dosyć duży chłopak. Pierwsze pytanie było, gdzie ja tu mam zagrać, bo jest już kameralnie i się strasznie obawiałem, ale się okazało, że jest super po prostu, że akurat takie miejsce jest, ma prawo być. A czy ty uważasz, że w dzisiejszych czasach teatr jest trendy? Hype trendy? Chyba jestem za stary. Ale myślę, że wszystko toczy się kołem i tak jak jeszcze niedawno teatr nie był, powiedzmy, nie to, że trendy, tylko że był dla wybranych, tak młodzież teraz przełamuje ten trend, tak, i nabywa chęci do teatru, za co też trzeba chwalić po prostu, ja myślę, że twórców teatralnych, którzy zachęcają do tego. No i w ogóle jest super. Bardzo się cieszę. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję ci bardzo.